Fajny zespół jest. Widzę, że jest potencjał w tej kadrze. Myślę, że powinniśmy trochę więcej wygrać. Proszę? Pan ma największy potencjał. Nie, no myślę, że to jest drużyna. Ja sam nie wyjdę, nie wygram tego spotkania czy coś. To ja mogę tylko pomóc tam doświadczeniem czy jakimś zagraniem, ale generalnie to ci chłopcy będą. Będziemy grupą, to jak ta grupa będzie zaskoczy wszystko fajnie, to myślę, że nie powinno być problemów. No ale oczekuje się, że człowiek, który zagrał tam ponad 200 meczów w Ekstraklasie, rok temu jeszcze grał w Ekstraklasie, bramek na strzelał, że jak przyjdzie do drugiej ligi, to tylko pióra będą lecieć, no pojedynkę. No oczywiście jest jakoś. Wie pan o tym, oczekiwania są pewnie, że strzelać. No. Jak będzie tylko okazja, to na pewno będę strzelał. Jak będzie okazja, żeby dograć, to tak jak dzisiaj dogram. Tak. To nie ma znaczenia dla mnie, czy ja strzelę, czy kolega strzeli. To jest to inne priorytety w tej chwili mam. Także przede wszystkim cieszyło to co robimy, nie? Bo wiadomo, że tutaj jest oczekiwane na to, żeby awans zrobić. No jest pewnie ciśnienie. No, także tutaj myślę, że jak wszyscy wytrzymają to ciśnienie, to taki potencjał, jak tutaj widzę, to jest to spokojnie do zrobienia. Ostatnio, panie Piotrku, jak to było z pańską grą? Bo tutaj trener coś wspominał, że gdzieś tam ma pan jeszcze do nadrobienia. Tak? Parę. No tak, trochę tam. No nie miałem za bardzo sam gdzie trenować, bo to inaczej z zespołem, inaczej samemu się tam się trenuje na jakiejś siłowni, czy samemu się biega. A co innego w treningu z zespołem, gdzie są jakieś gierki, gdzie są jakieś stałe fragmenty, no tutaj tak gdzieś się próbowałem kręcić te stałe fragmenty, czy jakby to można powiedzieć, bo chłopcy mają jakieś swoje już wypracowane, a wiadomo, jeszcze tego nie znam do końca. Może w tym tygodniu wszystko już tam nie jeszcze ciekawi, dlaczego rok temu Ekstraklasa, no parę miesięcy temu pierwsza liga, teraz druga. Skąd taki, jak, no nie chcę mówić kroki w tył, no ale nie było pracy w pierwszej lidze, że pan wylądował w drugiej? Szczerze była, ale to troszeczkę przez dzieci, że chciałem zostać, bo tam już? Mój mały to już w reprezentacji z Śląska grał i chciałem zostać na Śląsku i dlatego może trochę mnie skusiło to, że tam podobne pieniążki dostałem, ale to już historia jest. Tutaj jestem teraz w domu, niedaleko, na Podkarpaciu. W Stalowej Woli pan mieszka na stałe? Tak, na Stalowej Woli, no może obok bardziej, ale... No i wybrał pan najbogatszy klub na Podkarpaciu. No, skontaktowali się ze mną, rozmawialiśmy pewnie. To nie jest tak, że jakieś, nie wiadomo jakie pieniądze ja tutaj biorę, także żeby tam nie pisać głupot, bo tak nie jest. Ja, no już chodzą pierwsze sumy. No, sumy tam, głupoty tak naprawdę, ale to jest tak, że wiadomo, że ja przyszedłem, to już nie wiadomo co tutaj będę zarabiał, tak? To nie jest tak. Nie ma kominów w Wrocławiu? Nie, ja tam mówiłem, jak ja tak samo w Stalówce powiedziałem, że rozmawiałem tu i tu, także ja jest w domu, chcę sobie po prostu już osiąść i dla siebie grać, dla tego klubu, co przyjdę, też grać i pokazać, że jeszcze potrafię grać. I to nie jest tak jakieś kominy, coś tak. 1-3, a Piotr Piechniak 9, tak? To już nie ma, tak? Nie.